Dzień dobry, nazywam się Ula Kowalczuk i jestem autorką książek rekomendowanych dla dzieci i młodzieży. Książka ma tytuł Koń, jaki jest każdy widzi, czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów i jest wydana w dwóch tomach. Chciałabym Wam opowiedzieć o koniach, tych najprawdziwszych, jak to się mówi, z krwi i kości i tych, które galopują po, i tu będzie dla Was niespodzianka, po języku polskim. Powiecie, jak to, o co tu chodzi? Już mówię. Jeździć konno zaczęłam już dawno, ale 15 lat temu kupiłam sobie własnego konia. Od tego czasu, gdy słyszałam słowo koń, od razu miałam wyczulony słuch. I tak zaczęłam zwracać uwagę na powiedzenia, które są związane z końmi. Odszukałam zarówno takie, których wciąż używamy w codziennym języku, jak i te, których używali nasi przodkowie. Zebrałam je wszystkie, a znalazłam ich aż 616. Nazwałam je konizmami i o nich właśnie napisałam te książki. Z konizmami jest związanych wiele szalenie interesujących informacji tak o koniach, jak i o historii oraz obyczajach, które pochodzą z dawnych czasów, a są wciąż aktualne do dzisiaj. Polacy bardzo kochali konie, hodowali je z sercem i z miłością, nieustannie o nich rozmawiali. Były najważniejszymi zwierzętami, sługami w pracy, towarzyszami na polach bitew i przyjaciółmi w codziennym dniu. Koń zajmował zdecydowanie pierwsze miejsce wśród wszystkich stworzeń oswojonych przez ludzi. W tamtych czasach, gdziekolwiek człowiek się obejrzał, wszędzie widział konia. A cokolwiek chciał zrobić, korzystał z jego usług. Nie ma się więc co dziwić, że gdy ktoś chciał wyrazić jakąś myśl, porównanie, mądrość życiową lub po prostu żart, często odnosił to do konia. Stąd właśnie tak dużo konizmów, czyli powiedzeń związanych z końmi w języku polskim. Na pewno wiecie, że mieć konika to nie to samo, co mieć kota. Nie tylko dlatego, że kot to mały zwierzak, a koń duży, lecz też dlatego, że mieć kota oznacza przenośnie być zwariowanym na jakimś punkcie, na przykład porządków lub punktualności, a mieć konika to mieć pasję, zainteresowania, hobby, to kochać jakiś temat i interesować się wszystkimi jego aspektami. Każdy z Was też dosiadał konika, nawet jeśli nie takiego prawdziwego, to przecież prawie każdy miał konika na biegunach. Miałam i ja. Na zdjęciu to ja z moją mamą w żłobku, a na kolejnym zdjęciu to też ja z moją babcią i siostrą. Mówi się też, że ktoś dosiadł swojego konika wówczas, gdy z pasją opowiada, a bywa, że czasem nawet trochę zanudza innych tematem, którym się sam interesuje. Można nawet powiedzieć, że moim konikiem są konizmy, ale mam nadzieję, że ja Was nie zanudzam. Konizmów, czyli powiedzeń związanych z końmi w języku polskim jest jeszcze więcej, a każdy z nich wiąże się z ciekawą opowieścią o koniach, o ludziach, o historii i o obyczajach. Jeśli Was to zaciekawiło, to polecam moje książki pod tytułem Koń, jaki jest każdy widzi, czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów, w których znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek o koniach i konizmach. Jestem autorką tej książeczki o przygodach rumaka Solero pod tytułem Hej, jestem Solero. Dzisiaj chciałabym Wam przeczytać wstęp do tej książeczki, gdzie dowiecie się, kim jest rumak Solero. Hej, jestem Solero. Pochodzę z krainy wiecznie zielonych pastwisk, pełnej smacznej, soczystej trawy pokrytej kroplami rosy. Moim domem jest zagajnik nad modrym strumieniem. Powstałem z porannej mgły. W mojej grzywie mieszka słońce, w moim ogonie mieszka wiatr. Słońce i wiatr to moi przyjaciele. Słońce zagrzewa mnie co dzień do biegu, a wiatr staje ze mną w zawody. Czasem myślę, że mam skrzydła. Biegam, skubię trawę, galopuję, skaczę i czasami przybywam do Twojego świata. Kiedy dzień się kończy, a słońce chowa się w moją grzywę, kładę się na trawę i patrzę w gwiazdy. One dają mi znak, bym przygalopował co sił w nogach na pomoc jakiemuś konikowi, który jej potrzebuje. Mam cudowną zdolność przenikania do końskich serc. Gdy któreś z nich jest smutne, przybywam z mojej krainy, by je rozgrzać. Chcesz mnie spotkać? Pytasz jak? Mogę być w każdym końskim sercu. Możesz mnie zobaczyć w stajni tuż za miastem. Czasem wskakuję do serduszka kucyka, a czasem do serca prawdziwie dużego rumaka. Możesz mnie dostrzec u konika na biegunach. Masz takiego? Jeśli tylko będzie tego potrzebował, przybędę. Czasami wyruszam na niezwykle interesujące wyprawy. Przeżywam niesamowite przygody i dowiaduję się szalenie ciekawych rzeczy. Jak mnie rozpoznasz? Zdradzę Ci tę tajemnicę. Otóż, gdy spotkasz konia, spójrz głęboko w jego oczy. Jeśli odnajdziesz tam iskiereczki, których blask rozgrzeje Twoje serduszko, to znaczy, że ja byłem w sercu tego rumaka. O wszystkich moich przygodach bardzo chcę Ci opowiedzieć.